Juhu! Nareszcie dzwoni dzwonek! Czas do domu. Ej, słuchajcie! Dziś wieczorem będzie impreza. Już? Tak szybko? Niestety przyjaciele o niej zapomnieli. I nie mają pieniędzy. Tak, nasze kieszenie są puste. Co powinniśmy zrobić? O nie, to wygląda jak wysypisko, a nie przytulny ogródek. Trzeba tu posprzątać. Marcin, nie mamy czasu na zabawy. Dalej, Asia. Jeszcze trochę. Marcin nie podchodzi do tego poważnie. Hej, tak łatwo się nie wywiniesz. Marcin jest w dobrych, ciężko pracujących rękach. Dalej, dalej. Mamy jeszcze dużo pracy. Ale gorąco. Dobrze, że mamy tekturę. Albo nie. Mamy tekturę. Wiem, co robić. Zrobimy wszystko z kartonów. To świetny pomysł. Zrobimy patio, albo domek, albo szopę. Fiu, od tego słońca aż szaleje. Mam ochotę się gdzieś schować. Dokładnie. Potrzebuję parasola z tektury. Tego ci tutaj nie brakuje. Zegnij tu, wyprostuj tam, voilà. Stylowy parasol jest gotowy. A mogę się przyłączyć? Wybacz, ten parasol jest jednoosobowy. Ale jesteś zachłanna. To nic. Jeśli zasadzisz ziarenko tektury i podlejesz je z tekturowej konewki, wyrośnie wielkie tekturowe drzewo. Wow, ale duże! Musisz też zadbać o tekturowe drzewa. Regularne podlewanie i opieka na pewno popłacą. Jak tu gorąco! Wow, Asia wyhodowała drzewo! Będzie tu chłodno i spokojnie. Zaraz, a co tam jest? O, zobacz! To wiewiórka! Jaka słodka! Nakarmimy ją? Zeskoczyła na ziemię! Masz tu żołędzia! I jeszcze jednego! Kocham wiewiórki! Hej, uważaj! Co tam robi Asia? Gra we frisbee? O tak! Pograjmy! Wow, jesteś prawdziwą profesjonalistką! Potrzebujemy więcej zajęć. Wow, to była opcja? Wszystko jest dzisiaj opcją. Pospiesz się i rzuć piłkę. Niezły rzut. I znów. I jeszcze jeden. Ups, to nic wielkiego. Asia to najtwardsza kartonowa sędzina. Koniec rundy. Zamieńcie się miejscami. Raz, dwa, trzy, start. Wow, ale fajna zabawa. Ale dziś gorąco. To się nam przyda. Nareszcie was dogoniłam. Asia, Marcin, a może basen z kartonu? Myślisz, że to zadziała? Przynajmniej dobrze wygląda. Zuza, jesteśmy gotowi. Dalej, teraz twoja kolej. Nadchodzę. Wlejmy tu trochę wody. To świetny pomysł. Włączaj. Dodaj więcej tekturowej wody. Przyozdóbmy basen kolorowymi piłkami. Tak, teraz jest idealnie. Woda jest świetna. Asia jest gotowa popływać. O mój Boże, jak tu rzeźko! Mogłabym tu siedzieć przez cały dzień. Co to jest? Marcin, jest uprzejmy? Wygodny leżak jest do twoich usług. Wow, jak fajnie! Baw się dobrze, Zuza. Chill przy basenie bez picia? Tak być nie może. Ale Marcin już to naprawił. Lemoniada! W tym upale właśnie tego ci trzeba. Tak, jest pyszna. Ach, zbyt się zrelaksowaliśmy. A imprezowa strefa jeszcze nie jest gotowa. O, a co to? To drewno. Powinniśmy zbudować dom. Ten śrubokręt się przydał. Skręćmy jakieś śrubki. Drewniana rama jest gotowa. Asia i Zuza nadal się relaksują. O, zobacz! Jak miło jest oglądać Marcina przy pracy. Weźmy nóż do kartonu i zacznijmy robić dach. Wyłóżmy tekturową dachówkę. Wow, niezły namiot! Zuzia, widziałaś to? To nie dom, tylko 50 odcieni szarości. Musimy to naprawić. Trochę tektury, farby i kreatywności. I voilà! Kolorowa góra jest gotowa. Spróbujemy? Masz rację, tak będzie lepiej. Ale jest za wcześnie na relaks.
Zostało nam sporo pracy. W domu muszą być ściany i okna. Od razu lepiej. Możecie nazywać mnie mistrzem noża do kartonu. A Asia to nasza główna dekoratorka. Wow, to super! Nowy dom jest taki przytulny i wystarczy miejsca dla wszystkich. Ale mamy jeszcze większe wyzwanie. A, chyba przyjaciele są głodni. Musimy coś zjeść. A może tak tekturowy grill? Wszyscy kochają grillowane mięso i kiełbasę, prawda? Jak ładnie pachnie! Wow, ale chrupiące! Ale przed nami jeszcze długa droga, zanim będzie idealnie upieczone. Trochę cierpliwości, drogie panie. Ups! Jeden stek uciekł. Trafiło ci się, Bobo. Zjadłeś. Teraz możesz iść do budy. O mój Boże! Pies zamienił się w tekturę! Bobo, to ty? Ale nie ma czasu na smutki. Musimy zawiesić dekoracje. I kolorowe światła. Wow! I o to chodziło! Na tym trawniku trzeba wyznaczyć miejsce do pikniku. Asia to załatwi. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję wszystkich smakołyków. Ale przyjaciele myślą, że na tej imprezie brakuje muzyki. Co powinniśmy wybrać? Zuzia woli stary, dobry zestaw stereo. Podgłośnijmy. A Marcin woli prawdziwą gitarę. A, pokłócą się? Teraz pokażę ci prawdziwą sztukę. Ach tak? Dodaj bas. Co powiesz na taki głośnik? Ale głośno? Moje uszy! Przestań! Proszę, przestań hałasować. Zjedzmy coś. Częstujcie się. Ale świeże. Smakuje jak tektura. Zaczyna się tekturowa impreza. Widzisz? Można zrobić świetną imprezę tylko z tektury. Nasi przyjaciele przyszli. Tańczcie do upadłego. Zjedzcie coś. Zagrajcie w ping-ponga i nie zapomnijcie o basenie. To miejsce to świetna zabawa. Chcesz się do nas przyłączyć? Jak myślisz, czego jeszcze brakuje na tekturowej imprezie? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka. Nie przegap nowych, niezwykłych pomysłów i wskazówek DIY na naszym kanale.